Kamala Harris wreszcie zabrała głos na temat kryptowalut. Do tej pory była dość cicha, ale teraz oficjalnie powiedziała coś, co może wpłynąć na całą branżę. Czy to przełomowy moment? Jeśli jesteście ciekawi, zasubskrybujcie nasz kanał. No i zaczynamy. Jak wiemy, zbliżają się wybory prezydenckie w USA. Zostało do nich raptem 43 dni, a temat kryptowalut odgrywa coraz większą rolę. Donald Trump, kandydat Republikanów, nazywa siebie sam prezydentem kryptowalut, otwarcie wspierając tę branżę. Z kolei Kamala Harris, kandydatka demokratów, jest znacznie bardziej powściągliwa w swoich wypowiedziach. Jednak mamy przełom. Analitycy Van Eck wskazują, że obaj kandydaci mają swoje plusy dla rynku bitcoina, jednak każdy z nich może przynieść inne implikacje dla szerszego rynku cyfrowych aktywów. Jednak Wanek zauważa, że prezydentura Harris może przyspieszyć jednak adopcję Bitcoina, gdyż narastające problemy gospodarcze skłaniają ludzi do szukania alternatywy, a Bitcoin, mając jasne zasady regulacyjne, mógłby zyskać na tym najwięcej. W przypadku Kamali... Wanek przewiduje, że mogłaby ona zachować Garego Genslera na stanowisku szefa SEC, co oznaczałoby bardziej restrykcyjne regulacje hamujące adopcję cyfrowych aktywów przez instytucje. Trump przekonuje, że pierwsze co zrobi, to właśnie zwolni Genslera. Z kolei Donald Trump byłby korzystniejszy dla całego ekosystemu kryptowalut, wprowadzając mniej regulacji i sprzyjając przedsiębiorcom działającym w tej branży. Tym samym Kamala Harris, będąc kandydatką demokratów, na weekendowej zbiórce na Wall Street zapowiedziała wreszcie, że będzie wspierać rozwój firm związanych z kryptowalutami, jednocześnie chroniąc konsumentów. Agencja Reuters podała w niedzielę, czyli wczoraj, że kampania Harris planuje przedstawić w nadchodzącym tygodniu nową politykę gospodarczą. To pierwszy raz, kiedy Harris otwarcie wspomniała o krypto. W przeciwieństwie do niej, Donald Trump promuje Amerykę jako centrum kryptowalut, obiecując przyjazne regulacje, wsparcie dla kopalni bitcoina oraz regulacje stablecoinów. Pomimo tego, że Trump jest bardziej pro krypto, społeczność kryptowalutowa odetchnęła z ulgą, widząc sygnały wsparcia z obu stron. Harris obecnie wyprzedza Trumpa stosunkiem 51 do 47% według Polymarket. Jednak krajowe średnie sondaże pokazują, że Harris prowadzi stosunkiem 48 do 46. Oczywiście nie zapominamy, że historia administracji demokratów w tej branży była, niewiele mówiąc, burzliwa. Co widać po działaniach np. Elizabeth Warren i postępowania SEC przeciwko kryptowalutom, a przede wszystkim Ripple. Dlatego społeczność kryptowalutowa szuka większej przejrzystości polityki od strony Harris, aby zyskać zaufanie. Jednak niezależnie od wyników wyborów, Instytucjonalne zainteresowanie krypto będzie rosnąć, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu ETF-ów na Bitcoina i na Ethera. Wzrosły one o niemal 400 milionów w ciągu ostatniego tygodnia, a całkowity napływ netto wynosi już ponad 17 miliardów dolarów. Dodatkowo przemysł wydobywczy Bitcoina odbudowuje się po halvingu, a najwięksi górnicy przetrwali trudny okres, co wskazuje na stabilność rynku. Aktualnie mamy Bitcoina po 63 tysiące. Więc bez względu na to, kto wygra wybory, rynek krypto rośnie dzięki ETF-om, a stabilizacja w sektorze wydobycia i zwiększony popyt na bitcoina sugerują, że trend wzrostowy może się utrzymać. Dajcie znać, co myślicie, czy wybory w USA odmienią świat kryptowalut? Do usłyszenia.